Wielki po wygranym pojedynku na DSF Challenge. Gratuluję tego zwycięstwa. Powiedz przede wszystkim, no palec w oko z tobą to jest dosyć nietypowe generalnie, więc no i chyba taki, czy to jest właśnie, czy jesteś zadowolony z tego rodzaju zwycięstwa, czy masz jednak jakiś niedosyt? Generalnie nie do końca jestem zadowolony z tego, że tak walka się troszeczkę potoczyła. Ale co prawda, czy mój przeciwnik trzymał nisko swoją prawą rękę, no i starałem się to wykorzystać lewą nogą. Co prawda weszło to nie tak, jak do końca chciałem, ale już to nie jest moja wina. No, wykorzystałem sytuację, no i skończyło się tak, jak wszyscy to widzieli. No. Różnica, dysproporcja wagi była widoczna gołym okiem. Tak naprawdę, jak spojrzałem pierwszy raz i zobaczyłem właśnie tę różnicę, to aż zdębiałem. Powiedz właśnie, jaka była historia tego, że doszło do takiej sytuacji. Ogólnie mój przeciwnik nie miał być combo Breeze, tylko kto inny, w ogóle już nie pamiętam kto, ale ostatecznie wyszło tak, że się z nim miałem zmierzyć tutaj na DSF-ie. No i ogólnie nie miałem co wybrzeżać, no brałem to, kto był po prostu. No. To było chyba twoje pierwsze doświadczenie, tak, z DSF? Tak, to był mój debiut w DSF. No i generalnie twoje wrażenie w takim razie? Ogólnie super wrażenie, no jestem bardzo mile zaskoczony, ogólnie federacja jak najbardziej na plus. Jeśli chodzi o tą wagę ciężką, oglądając zawodników, którzy walczą między innymi w turnieju wagi ciężkiej, ty ważysz 109 kg, przynajmniej tak było podane. Nawiązałbyś walkę z tymi zawodnikami? Czujesz się już? Oczywiście, bo co prawda brakuje mi troszeczkę doświadczenia, ale myślę, że na takim turnieju wiele tego doświadczenia bym zdobył i bym się na to zgodził. Która to twoja zawodowa walka tak w ogóle? Czwarta. Jaki bilans masz? 2-1 bokserski, no teraz już 3-1. A generalnie zaczynasz tylko i wyłącznie od kickboxingu, czy jeszcze Muay Thai, cokolwiek, czy boks? Ogólnie moja historia się zaczęła od kickboxingu, później kariera w kickboxingu się skończyła na jakiś czas, zacząłem boksować, w tym boksowałem 3 walki zawodowe, miałem w boksie, no i teraz z powrotem przyszedłem do kickboxingu. Podobno w boksie więcej płacą. Może o pieniądzach nie będziemy rozmawiać. Masz okazję oczywiście trenować z Kamilem Jenelem, który dzisiaj jest w walce wieczoru, więc pewnie wiesz, jakie ma, to jest jego czwarta obrona chyba pasa, więc trzecia, to jakiego nastawienie psychiczne, jakby patrząc wstecz w porównaniu do innych pojedynków? Nastawienie psychiczne miałem dzisiaj jak najbardziej do przodu, myślę, że... Kamila w sensie mi chodziło. Aha, Kamila, przepraszam bardzo. No szczerze mówiąc, z Kamilem mało co dzisiaj rozmawiałem, bo jednak każdy ma swoją walkę i każdy się skupia do swojej walki. Myślę, że teraz w sumie to nawet nie będę mu przeszkadzał, porozmawiam z nim po walce, ale Kamil jest zawsze pozytywnie nastawiony i wiem, że wygra tą walkę dzisiaj. Ale jak już nawiązałeś, to w takim razie twoje nastawienie psychiczne, bo jednak to było duża sprawa właśnie, zwłaszcza biorąc pod uwagę jakby te początki w zawodowstwie, no i debiut w takiej dużej organizacji. No moje nastawienie psychiczne było bardzo dobre dzisiaj. Co prawda miałem świadomość to, że mój przeciwnik jest bardzo doświadczony i wiedziałem, że będzie chciał wykorzystać to doświadczenie. Ale wchodząc do ringu, to nie czułem żadnego stresu dzisiaj i wyszło wszystko na plus. To też jest właśnie dobre nazwisko właśnie mieć na koncie Breeze'a Kongu, który walczył no, generalnie z bardzo dobrymi zawodnikami. No oczywiście. Jest bardzo dobrym zawodnikiem. Miałem okazję gdzieś tam go zobaczyć jedną walkę jego, jak walczył Rusem chyba bodajże. No i tylko tam jedną walkę widziałem, no i wystarczyło, tak. No ale tak jak mówiłem wcześniej, to też nie chciałem za bardzo się pogłębiać w jego styl walki, tylko po prostu miałem zrobić swoje i tyle. Tak na koniec to cię zapytam, chyba dłużej udzielasz wywiadów niż walczysz. Zamierzasz to kontynuować? Mam nadzieję, że tak zostanie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.